Witajcie, witajcie. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że wszystko widać, wszystko słychać. Jak ktoś się tutaj pojawi. To poproszę, czy wszystko jest w porządku? Ja zapraszam gościa. Witajcie. Wszystko jest w porządku? Czy dobrze widać, dobrze słychać? Dajcie znać, dajcie serduszko. Będę bardzo wdzięczna, bo tutaj na prywatnym profilu robię pierwszy raz. Jeżeli chcecie, możecie przejść na fanpage Aulak Nails Monika Siemieniecka, bo tam też transmituję. Także będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzisiaj będzie fajny live taki. Troszeczkę inny, bo normalnie prowadzę bardziej pielęgnacyjno-kosmetyczne i hybrydy, i pielęgnacja twarzy domowa i te wszystkie inne rzeczy, ale chciałam też zrobić coś takiego innego i dzisiaj zaprosiłam gościa, z którym będę rozmawiać na temat tego, co zrobić, jeżeli chcemy zgubić parę zbędnych kilogramów do lata, jest już niedaleko, a nie chcemy katować się tutaj żadnymi ostrymi dietami, tak? Także mam bardzo fajny sposób, którego sama jestem przedstawicielką. Momencik, wpuszczę kota. Chodź, no chodź, szybciutko. Chodź jeszcze nie. No niestety kotek zrezygnował, także wybaczcie, jak czasami będę wstawać, bo ona będzie tutaj nam mocno przeszkadzać, także będę musiała ją wpuścić. Edytka, pokaż się, czy ty jesteś, bo chciałabym, żebyśmy zaczęły. Nie widzę cię. A tutaj zasłaniam. Także chciałabym za chwilę zacząć. Ale poczekam jeszcze chwilę na gościa. Także jak mówiłam, dzisiaj będziemy rozkminiać właśnie taką rzecz, co tu zrobić, żeby mieć tych parę kilogramów mniej, ale nie katować się ostrymi dietami i żeby było tak w miarę normalnie, ale bez efektu jojo, tak? Także tutaj momencik. Już. Już momencik, patrzę tylko, co tutaj u Edyty się dzieje. Jeżeli jesteście, dajcie znać, czy wszystko w porządku. Moment. Cia. No to wchodź. No chodź. Jesteśmy już. Tak. Już momencik, Edyta. Będzie. Słuchajcie, bardzo fajny temat. Podzielimy się. Ja się podzielę moimi spostrzeżeniami i moim, że tak Hej, powiem, jestem. cześć. Czekaj, czekaj, Udało muszę się się. z moimi mikrofonami ogarnąć. Dajcie znać, czy słychać mnie, czy słychać Edytę, czy wszystko jest w porządku. Dajcie tutaj jakąkolwiek informację, żebyśmy wiedziały, czy coś zmieniać, czy jest wszystko tak, jak trzeba. I będziemy zaczynać, żeby nie tracić czasu. A ty mnie słyszysz? Ja cię słyszę dobrze, a ty? Też jest ok Tak z telefonem? średnio. Średnio najlepiej. No, czekaj. No. Takim pogłosem. Aha. O, no ale to mówisz, co? Nie wiem, może ktoś nam tutaj da znać, czy wszystko jest w porządku. Bo ja ciebie słyszę dobrze, siebie też słyszę dobrze, jak mówię, także chyba jest ok. Siebie, no to najważniejsze, żeby mówić mądrze, nie? Żeby tak. To co, No dobra, zaczynamy, to dziewczyny. tak, zaczynamy, żeby nie przedłużać, bo to szkoda czasu.
Powiemy o takim fajnym programie, Diet Tree się nazywa. Współpracujemy obie z firmą SUWR, który właśnie opracował z dietetykami klinicznymi właśnie ten program, który jest dla właściwie każdej osoby. Chodzi tutaj o to, żeby to była dieta bez diety, tak? Czyli specjaliści wymyślili taki program, w którym nie trzeba ściśle trzymać się diety. Są zalecenia, są rekomendowane rzeczy, których nie powinniśmy, że tak powiem, jeść, tak? Ale też dodatkowo rekomendują suplementy, tak? Które tutaj nam zadziałają dobrze na organizm i spotęgują efekt, który chcemy osiągnąć. Ja sama od paru dobrych miesięcy używam tych produktów. Co prawda jakoś bardzo mocno restrykcyjnie diety się nie trzymam, ale to nie szkodzi, ponieważ i tak mam efekty, tak? I to jest o tyle fajne, że tutaj jest wszystko podzielone na miesiące i można sobie wymyśleć, tak, że chcemy na przykład wybrać sobie cel, nie wymyśleć, wybrać sobie cel, jaki chcemy osiągnąć, tak, że w przeciągu, nie wiem, 2 miesięcy chcemy schudnąć 4 kilogramy na przykład, tak. No i tu jesteśmy w stanie to zrobić, ale w taki zdrowy sposób, tak? Tu nie chodzi o to, żeby bardzo szybko zgubić kilogramy, tylko właśnie, żeby zdrowo się odżywiać, żeby zmienić nawyki i żeby zadziałać. To teraz oddam Ci głos, Edyta, bo ja ciągle gadam, to Ty powiem. Tak, wiecie co, właśnie to, co Monika mówi o tych nawykach, to jest najważniejsza sprawa, bo bez tego to wraca... wszystko i taka sylwetka, jaka nam się nie podoba i efekty jojo, praktycznie po każdej diecie są te efekty jojo i to jest w ogóle najbardziej męczące, bo człowiek się stara i ciągle myśli o tych kaloriach i o tym, że znowu trzeba jakąś tą wizytę u dietetyka, tak, i sobie odmawia i ta dieta jest taką katorgą i taką męczarnią. Ja może nie wyglądam tak i w ogóle znalazłyśmy sobie temat diety, to Monika, to mnie troszeczkę teraz tak, że w końcu są święta i właściwie to my będziemy chyba na obżarstwo się przygotowywać, a nie na żadne diety. No ja bardzo, bo ja uwielbiam. Właśnie. I właśnie tak. Tak. I właśnie to wam chciałam powiedzieć, że tu nie ma żadnej męczarni, bo tutaj jest coś takiego, że możesz sobie pozwolić na coś, od czasu do czasu możesz. I ty wracasz po prostu do tej diety, do diety. To nie jest dieta, to jest sposób żywienia. Przede wszystkim, co ci to daje? Daje ci to tak, masz jelita w stanie takim, że masz energię, nie boli cię brzuch, nie masz żadnych dolegliwości. Pracuję w aptece, więc wiem, co mówię. Przychodzi do mnie codziennie mnóstwo osób ze zgagami, bólami żołądka i różnymi takimi nawet biegunkami, jelitami drażliwymi. To jest plaga po prostu. I to się wszystko bierze ze złych nawyków żywieniowych. To jest... Ja to obserwuję i podpytuję też pacjentów, dlaczego, co? I ewidentnie, to jest po prostu, to są złe nawyki, to są jakieś tam zachcianki. To nie chodzi o to, żeby rezygnować ze wszystkiego, tak jak mówię, ale zawsze wracać do tego, co nam służy, dzięki czemu jest się zdrowym, wyglądamy dobrze, mamy ładną cerę, mamy ładny zapach z buzi, o czym wam powiem jeszcze potem. No bo tak działają jelita, tak? To jest nasz drugi mózg, nie? Tak, tak, tak wstępnie, bo ta dieta jest ułożona w tak fantastyczny sposób. W ogóle to nie jest takie, że my tu sobie mówimy o byle czym, bo nad tą dietą bez diety, to się tak nazywa, diet free, pracował sztab dietetyków klinicznych i oni praktycznie pół roku obmyślali to, żeby to był taki ewidentnie mądry sposób. Wszystko jest ułożone bardzo fachowo, taki przemyślany plan. I jeżeli trzymamy się tego, bo mamy wytyczne takie bardzo, bardzo dokładne, to efekty mogą być tak spektakularne, jak ja mam w rodzinie. 23 kilo, ale to jest
zdolności, bo wymagało zdrowie tego. Ale mogą być takie jak u Moniki. Monika sama, nie wiem, powiedz o swoich efektach. No ja słuchajcie, przez COVID i przez to, że cała branża beauty, bo ja właściwie w branży beauty non-stop pracuję i funkcjonuję. Tak, gorzej cię słychać. Czekaj, może ja też sobie przybliżę. Teraz lepiej? Czy teraz no. Trochę lepiej? No właśnie. I to było tak, że przez to, że nas zamknęli, że ograniczyli nam funkcjonowanie, no to przytyło mi się trochę, tak? Jakby nie było, no przytyłam 10 kilo. Źle bardzo się z tym czułam, no bo to nie jest nic fajnego, tak? Wszystkie ciuchy oczywiście musiały być nowe, i źle się czułam. Źle się czułam, czułam się ociężale, nie mówiąc o tym, że samopoczucie też ogromnie spadło. I też spadła mi tutaj firma, tak? I Edyta, tak? Jako znajomość taka zupełnie internetowa, no bo wtedy opcji offline nie było, tak? I tutaj zaczęłam też się przyglądać tym produktom. No mówię, no dlaczego nie, tak? Zaszkodzić mi nie zaszkodzi, a wręcz może mi pomoże, tak? Co prawda nie brałam pod uwagę tego, żeby restrykcyjnie trzymać się, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, ale zacząć powoli właśnie od tych suplementów, żeby to wyglądało. Tak. Stosowania, ponieważ kuracje są podzielone na w każdym miesiącu, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, ile kilogramów chcemy zrzucić, no tak, tutaj te misje przechodzimy, tak? Możemy sobie zostawić misję pierwszą, bo jest pierwsza na pierwszy miesiąc i potem następne misje. Każda ma troszeczkę inne suplementy, ponieważ nasz organizm przechodzi troszeczkę inną drogę, tak? Za każdym razem. Ale ja po tej pierwszej misji, po tym pierwszym miesiącu miałam 2 kilogramy mniej, tak? I no co by tu nie mówić, szczęśliwa byłam niesamowicie, ponieważ wcześniej i ćwiczyłam, i stosowałam jakieś takie lekko ograniczające diety, i starałam się nie jeść słodyczy, tak? A tutaj waga cały czas stała w miejscu i nijak nie chciało to, że tak powiem, się zmienić. Dzięki suplementom i dzięki takiemu lekkiemu ograniczeniu słodyczy, co właśnie jest ewidentnie dzięki tym suplementom, tak? Ponieważ ja wcześniej nie miałam, miałam problemy z chęcią, tak? Bo ciągle chciało mi się coś słodkiego. A jak zaczęłam systematycznie spożywać te suplementy, bo to jest, powiedzmy, tak, bo to jest chlorofil, ja też mam tutaj przygotowane, żeby wizualnie pokazać, jak to wygląda, to może ja powiem, a ty może troszeczkę opowiesz o tym, co jest w środku, co? I będziemy... Znaczy, nie chcemy was... Tak. Ja nie chcemy was też tak zanudzać, ale powiem wam tyle, że miałam dyskusję z... No, tak szybciutko. Miałam dyskusję z dziewczyną jedną o suplementach. Ona powiedziała, po co jakieś suplementy, co to są suplementy? Ja pracuję w aptece, też jestem przeciwnikiem leków, suplementów i w ogóle ja na sobie testuję różne rzeczy, ale różne suplementacje albo brak całkowity, ale powiem tak naprawdę, że te suplementy to jest uzupełnienie naszej diety. A jaką wy macie dietę, nie wiem, sami sobie odpowiedzcie, bo i pracując, gdzieś tam nie będąc w domu, nie mogąc sobie przygotować takiego super posiłku, który jest dokładnie tam przemyślany, gdzie ma składników odżywczych tyle a tyle. No nie wiem, czy ktoś z was to robi, chyba nie wiem, nawet kobieta, która siedzi w domu i sprząta tylko, to chyba nie ma czasu na to, żeby to wszystko ogarnąć. Tym bardziej, że i tak my nie mamy dostępu do tak zdrowej żywności, że naprawdę te suplementy są nam potrzebne. No i też sobie pozwalamy na różnego rodzaju fast foody, czy tam takie, no, słodycze. Właśnie to jest problem taki, to co Monika mówi, że ciągle nam się chce słodyczy. A czemu nam się chce słodyczy? Bo my mamy nieprawidłowo ułożone jelita. To znaczy od pożywienia, od trybu życia, który no, taki jest, jaki jest, no bo szybko i tak żyjemy, te jelita nie działają tak, jak trzeba. I ta właśnie, te misje są tak przewidziane, że pierwsze co, ustawiamy sobie jelita do prawidłowego działania.
dzięki temu zaczynają te jelita działać w taki sposób, że my nie potrzebujemy tych dopalaczy, bo my jakby. O, widzę, że tu Edyta wyrzuciło. No ale właśnie, to jest właśnie to, że faktycznie ja też zauważyłam różnicę w funkcjonowaniu, tak? I całego mojego organizmu i tego, że moje ciało zupełnie zaczęło inaczej funkcjonować. Przyspieszył się metabolizm, tak? Który w pewnym wieku zaczyna spowalniać. I to też jest dodatkowym, że tak powiem, minusem przy próbie zmniejszania swojej wagi, tak? Co jest też istotne, bardzo fajne jest to, że no nie wraca nam ta waga tak bardzo szybko i nie ma tutaj efektu jojo, tak? Że na wadze w danym momencie jest super, a za chwilę okazuje się, że mamy 1, 2, 3 kilo więcej i znowu wracamy do punktu wyjścia, tak? Ja stosuję tą dietę, tak jak mam dietę. Stosuję te suplementy od paru dobrych miesięcy i tutaj waga, że tak powiem, z miesiąca na miesiąc troszeczkę mi spadała na samym początku. A momencik, dodam Edytę, bo coś nam się tutaj zadziało, że uciekła. Coś mam problem z internetem, zaraz spróbuję jeszcze raz, ale dojdę dalej właśnie, że z miesiąca na miesiąc tych kilogramów było mniej, w pewnym momencie one się zastopowały, tak? I, że tak powiem, nie zaczęła waga schodzić, ale też nie zaczęła rosnąć, tak? Jestem. To też jest mega istotne, tak? Że jeżeli chcemy zgubić tylko 2, 3, 4 kilogramy, to możemy się zatrzymać na misji pierwszej, tak? I niekoniecznie musimy iść dalej, tak? Bo to nam wystarcza i nie musimy, że tak powiem, dalej korzystać, pozostać przy tym, co jest dla nas dobre dla organizmu. Mów. Ojej. Wiecie co, to jest świetne dla osób, które nie mają czasu na nic. I ja to sprawdziłam na szczególnie na takich mamach, dwójki, trójki, nawet mam mamę, która ma czwórkę dzieci, która kompletnie nie ma czasu, bo w różnym wieku są te dzieci, więc ona jest zabiegana, jeździ z nimi na jakieś zajęcia co chwilę, sama gdzieś tam coś sobie trochę jeszcze pomaga mężowi w pracy i nie ma czasu, żeby ćwiczyć, żeby tam regularnie jeść i ona mi powiedziała, że to jest dla niej najtańsza i najlepsza dieta, jaką kiedykolwiek miała, bo ona już przeszła wielokrotnie kilku dietetyków, gdzie wydała kupę pieniędzy, miała jakiegoś trenera nawet przez chwilę, więc nawet no wiadomo, ile to wszystko kosztuje. Ogólnie, żeby schudnąć tak prawdziwie, to taka dieta, jakby się tak podliczyło, miałam kiedyś takie zestawienie, to nie wiem, pamiętasz Monika, to było ponad 2000 chyba, nie? No czekaj, ja mam tutaj otwarte i ja się będę posiłkować tym, co mam tutaj na komputerze i mamy tak, że miesięczny koszt, który ponosi osoba odchudzająca się, to właśnie było wyliczone przez dietetyków klinicznych, tak? Którzy przygotowywali ten program. Mamy tutaj miesięczny koszt diety pudełkowej, w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy, w jakiej lokalizacji, od 1200 do 1900 zł na miesiąc, tak? Inne jedzenie 300-500 zł, konsultacje dietetyczne 300-500 zł, ponieważ przy takich zwykłych, tradycyjnych dietach musimy się pojawiać u dietetyka, tak? Żeby sprawdzać, co jest dobre, co jest niedobre, co zmienić i jak funkcjonuje dieta. Dodatkowe suplementy diety między 50 a 100 zł, karnet na siłownię 80-100, w zależności od tego, kto co lubi. No i opieka trenera personalnego, jeżeli też go chcemy zaprzęc do pracy, między 500 a 800 zł, tak? I suma tu jest między 2430 a 3900 na miesiąc, tak? Takie są... Tak, i za chwilę Wam powiemy, ile... Tak, powiemy Wam, ile tutaj, dlaczego ja powiedziałam, że to jest najtańsza dieta, jaką się ma. Już pomijając tam te wszystkie ćwiczenia i tych trenerów personalnych, ale nawet idąc do dietetyka, dietetyk daje listę, nie? To proszę sobie przygotować takie jedzenie, jakieś tam kupić sobie to i to. Tutaj jest lista produktów, które są wskazane i te, których powinniśmy unikać, tak jak mówię, że można od czasu do czasu sobie pozwolić, szczególnie, że święta są,
tuż, tuż, ale to jest tak, że sobie praktycznie samemu możemy stworzyć z tego, co lubimy. Wybieramy sobie to, co lubimy, jemy to, co lubimy, nie jesteśmy jakoś tam przymuszani do posiłków nie wiadomo jakich. I no, no to powiem, i dlatego jest najtańsza, jest najprostsza. Jest najprostsza. A bardzo dużo, tak, a bardzo dużo robi dla nas ten probiotyk, który jest jednym z najlepszych. Naprawdę to jest 9 miliardów bakterii. Tak, i bierze się to po prostu, kropi się prosto do dzióbka. I więc tutaj chyba, nie wiem, dla nikogo nie jest to żadnym problemem. I pije się kieliszeczek chlorofilu, 25 ml, który tak w przeliczeniu, to jest butla taka duża, wystarcza na pierwsza ta dieta, misja na około miesiąc. I w przeliczeniu to jest tak, jakbyśmy zjedli, wartość odżywcza, jakbyśmy zjedli kilogram warzyw i owoców. To jest naprawdę bogactwo. Pomijając to, ten chlorofil, czyli chlorofilina, to jest taki czyściciel wolnych rodników, bardzo działa na odporność, działa na oczyszczenie, na wątrobę. I w chlorofilu jest też lucerna. Lucerna znowu powoduje to, że schodzi nam nadmiar wody. Dlatego już tak szybko są efekty. Ja przed chwilką rozmawiałam przez telefon z jedną z naszych koleżanek, która pani pielęgniarka, po pierwszym tygodniu schudła 3 kilo i mówi, że to chyba ta woda zeszła. I ona, tak podobnie jak ta dziewczyna, która schudła bardzo dużo, mówi, że jak siadała, to się nie czuła taka napompowana, że gdzieś to wszystko, po prostu była lekka, nie? Tak jakby uszło nie wiadomo ile kilogramów, mimo że faktycznie te kilogramy nie schodziły. Ale to przed chwilą ja jestem taka podekscytowana, bo rozmawiałam z dziewczyną, która jest dopiero po pierwszej misji i schudła jak schudła, bo te kilka kilo jej po miesiącu zeszło, ale ona mówi, że po obwodach. No to jest niesamowite, że te obwody w ogóle. Ona mówi, że na przykład posprzątała, coś zrobiła i ona się zaczęła, wyciągała stare ciuchy w szafie, zrobiła porządki przed świętami i mówi tak, weszła w jakieś spodnie, nie? Weszła w spódnicę, nie? Szok, nie? Dla niej. To jest właśnie najważniejsze, że te obwody spadają. I powiem wam, że te obwody nie dość, że spadają, to ja mam takiego pana, który ma ponad 60 lat i te obwody po 9 centymetrów na przykład cały czas utrzymuje, także to nie jest tak, że ten efekt jojo jest. Właśnie dlatego tak polecamy tą dietę, bez diety. No właśnie, ja słuchajcie, jeszcze tutaj dopowiem, bo mnie transmituję na dwóch profilach, na prywatnym, gdzie Edyty nie widać, ale mam nadzieję, że słychać. Dajcie znać, czy ją słychać, bo tak włączyłam, a nie dopowiedziałam chyba. No i na Aulak Nails Monika Siemieniecka. Tutaj Edytę widać, tak? Także jeżeli chcecie, możecie się przenieść na fanpage. A jeżeli wam nie przeszkadza, że tylko ja jestem na ekranie, no to możecie, że tak powiem, oglądać dalej. Tylko dajcie znać, czy słychać Edytę, jak mówi, tak? Czy jest wszystko w porządku. No i super. I to też jest właśnie dobre, nie? Że wygląd zewnętrzny też jest ok, a waga nie zawsze sprawia tutaj złą robotę, tak? Możemy ważyć więcej, a czuć się dobrze i wyglądać dobrze. Dobra, to ja dokończę jeszcze miesięczny koszt, który ponosi uczestnik planu Diet Free, tak? Czyli tej diety, o której my teraz, diety bez diety, o której mówimy, tak? Bo wcześniejsze już powiedziałam, powiem tylko jaka suma nam wyszła, między 2400 a 3900, taki był miesięczny koszt. I teraz mamy tutaj tak, codzienne produkty spożywcze między 800 a 1200. Misja planu Diet Free między 200 a 300 zł, tak? Czyli karnet na siłownię 80, no to nam zostaje, bo tu nam się nie zmienia cena. Za to konsultacje dietetyczne 0 zł, tak? Ponieważ kupując sobie taki zestaw, tą misję pierwszą i to możecie, że tak powiem, odezwać się do mnie czy do Edyty i my wam powiemy, jak można sobie, że tak powiem, zakupić tą misję. Z taką misją przychodzi specjalny, osobisty kod, gdzie jest pokazany numerek do strony internetowej. I tam po zalogowaniu się, bo część rzeczy, część informacji jest ogólnie dostępna dla każdego i można to sobie, że tak powiem, na to spojrzeć. To jest strona dietfree.pl.
I tam można sobie zajrzeć, popatrzeć, co firma przygotowała. A właśnie zakupując sobie suplementy na miesiąc, dostajemy właśnie taką karteczkę z unikalnym kodem, logujemy się tam na tej stronie i mamy wewnętrzny, że tak powiem, dodatkowy system, tak? Tam mamy właśnie kontakt z dietetykiem klinicznym, który jest bez ograniczeń, czyli jeżeli mamy problem z przyswajaniem jakichś produktów, dietetyk pomoże nam dobrać, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, co możemy zamienić, tak? Jeżeli nie możemy, jeżeli nie wiem, jesteśmy cukrzykami, nie tolerujemy laktozy, bądź chcemy być, albo jesteśmy weganami, czy wegetarianami, tak? Dietetycy pomogą nam, że tak powiem, funkcjonować o wiele lepiej i odpowiedzą na każde pytanie i to jest za darmo, tak? Tutaj nie ma konsultacji dietetycznych, na które co tydzień chodzimy i na które co tydzień wydajemy pieniądze, tak? Tutaj mamy za darmo. Dieta pudełkowa 0 zł, ponieważ jej nie ma, tak? Gotujemy sobie sami z tego, co mamy w lodówce, tak? Inne jedzenie nie ma, ponieważ nie potrzebujemy dodatkowych, że tak powiem, spożywczych produktów. Nie mamy łaknienia takiego na jakieś zachciewajki, tak? Na słodycze i inne rzeczy, czyli mamy tutaj też oszczędność, jest 0 zł. Dodatkowe suplementy diety też tego nie potrzebujemy, ponieważ wszystko, co jest istotne, mamy w tych dwóch produktach, które tutaj Edyta ładnie omawia. No i opieka trenera personalnego też jest 0, ponieważ możemy z niego zrezygnować, nie musimy chodzić na siłownię, to nie jest konieczne, tak? I suma 1080 zł 1600, czyli no średnio połowę mniej, tak? Jakby nie patrzeć, więcej niż połowę, bo to jest 2400, a tutaj mamy 1000, tak? Czyli ale Monika, nie rzucaj tymi kwotami, powiemy to na koniec. Tutaj nie ma takiej kwoty, nie ma absolutnie. To jest, tak jak mówiłam, najtańsza dieta, bo normalnie na rynku ona kosztuje na miesiąc, pierwszy miesiąc 280 zł, ale wchodząc poprzez nasze linki, taką dietę możecie mieć na miesiąc, na pierwszy miesiąc za 197 zł. Także ja nie wiem, czy komuś, komu zależy na zdrowiu, na sylwetce, na tym, żeby się dobrze czuł, żeby miał energię do wszystkiego. Bo przede wszystkim chodzi o tą energię. Tak. Bo bez tego to ani się wam nie będzie chciało ćwiczyć, ani chodzić na spacery, bo tutaj wystarczy praktycznie, jeżeli chodzi o ten, o tą fizyczną jakby stronę, no bo to wiadomo, że trzeba się trochę ruszać. Sprzątanie w domu, spacery, wystarczy. Naprawdę wystarczy. Robisz to, jak nie lubisz sprzątać, to nie sprzątaj, dobra. Ale to wystarczy robić to. Wiesz, chodzi mi o to, że wybierasz. Tak. Wybierasz jakby swój sposób, to co lubisz, tak jak ty się lubisz ruszać. Lubisz leżeć na plecach i robić rowerek, to sobie rób tak, nie? Lubisz spacerować po lesie, to spaceruj. Ważne, żeby tam się ruszać, ale będzie ci się chciało i będzie ci się chciało jeść słodyczy przede wszystkim i nie będzie tych skoków cukru, a skoki cukru są związane z tym, że nie ma się tej energii, że chce się spać, człowiek jest taki ospały i potrzebuje czego? Kawy, nie? Kawy, no. I cały czas masz wrażenie, że jesteś zmęczona i kawa, nie? No, się musisz napędzać, bo nie wiem, czy ktoś ma taki komfort, jeszcze, żeby sobie w ciągu dnia dżemki robić. Można się jeszcze napędzić czymś zdrowym, tak? To też sobie przygotowałam. A, tak. To też jest taka dobra rzecz, tak? Może, ja jeszcze nie uwielbiam to. Jeszcze nie, no, ale właśnie, zostawiłam sobie na dobry moment. No, także to nie zawsze kawa jest potrzebna, zawsze można zamienić coś na bardzo dobry energetyk, tak? Który zadziała też energetyzująco, jak nam się nic nie chce, nie? Albo kiedy jesteśmy zmęczeni, tak. O tym energetyku to Monika, warto, żebyś w ogóle na grupie coś wrzuciła, bo to jest w ogóle hicior, to jest niesamowite, bo on ma takie właściwości, żebyście się zdziwili, bo to nie jest zwykły energetyk, tam nie ma żadnej chemii, tam nie ma jakichś takich dopalaczy, takich, po których mam gdzieś tam serducho, ale ma mnóstwo aminokwasów, witamin i takie składniki, które faktycznie
pobudzają wszystkie narządy wewnętrzne i ja w ogóle się nie spotkałam z czymś takim, bo ja nigdy nie piłam energetyków, bo dla mnie to było słodkie, obrzydliwe i zaraz mi pikawa tak latała, a to jest w ogóle coś innego, ale wracamy do diety. Tak, no właśnie. To może powiedz jeszcze ten spektakularny efekt tutaj swojej siostry, tak? Bo to jest naprawdę super i tym też warto się podzielić, no bo no ja nie mam spektakularnego efektu, a ty masz, ale wiesz co? Co do powiedzenia. Ale tak, tylko że wiesz co, ja tak myślę, bo no, ona ma spektakularne, bo to już było tak, to już były już różnego rodzaju diety, już była prawie deprecha, że ona się nikomu nie pokazuje, że ona ma tyle lat właściwie i nie zależy i nic nie działało, nie? Bo gdzieś to było w głowie, nie? A tutaj tak luźno podeszła do tego, a ja mówię, na co ci zależy, spróbuj, nie? No i spróbowała według rad do tej grupy, oczywiście tam sobie zaglądała, według rad dietetyka, skromnie, delikatnie zaczęła i po 3 tygodniach stwierdziła, że o kurde, chyba jakieś efekty są, nie? Coś się dzieje. I to od razu fajne to jest, że to szybko zaczyna działać, bo się ma motywację. Nie czeka się na to, nie wiadomo ile, nie? Że czujesz gdzieś to tak właśnie po tym, że jest lżej, że jest właśnie cera się poprawia, że masz to więcej siły do wszystkiego, nie? Że naprawdę cała ta woda schodzi, czyli to, co to gdzieś tam obciąża. I stosując się tak faktycznie, tak bardzo, bardzo skrupulatnie do tych wszystkich wytycznych, no w ciągu niecałego roku zrzucić 23 kilo, to jest bardzo duży sukces. Bardzo duży i utrzymać to cały czas jest rewelacja. Ja jestem dumna, ja się popłakam z dumy, ale no to jest akurat taki bardzo duży i spektakularny taki sukces. Tylko że jak mówię komuś o tej diecie, to bardzo dużo osób mówi mi, że nie, te 2 kilo, takie magiczne 2 kilo, bo to te 2 kilo to zrobisz tak z tą dietą. No właśnie, i utrzymasz te 2 kilo. Tak. I to właśnie to jest tak, to jest to, że. I trzymam. No, to, no właśnie. No, a ja to widziałam, bo ja tak, bo przez, wiecie, przez komputer, przez internet inaczej się ogląda, bo Monika mieszka dosyć daleko ode mnie, a teraz się widziałyśmy i powiem szczerze, że ja od razu jest efekt. No bardzo, bardzo. Super to widać, bo to widać nie widać tyle, tylko widać całą sylwetkę, a po sylwetce właśnie widać ten efekt taki fajny, nie? Po tym, jak fajnie leżą ciuchy na osobie, że inaczej to zupełnie wygląda, nie? Mm-hmm. No to jest właśnie to. Także zapraszamy. To, że się wchodzi w mniejsze ciuchy i lepiej się człowiek czuje, bo to jest, najważniejsze jest to, że się lepiej czuje, tak, że organizm lepiej funkcjonuje i to jest takie, myślę, wow, tak, a reszta to jest taki dodatek i taki plus do tego wszystkiego, nie? Tak, bo ciuchy zawsze można większe kupić. No ja miałam traumę, jak wchodziłam i musiałam kupić więcej niż 40 rozmiar, tak, dla mnie to była masakra. I ja o tym nie opowiadałam, teraz opowiadałam na poprzednim live, na którym to samo, że tak powiem, żeśmy tutaj o tym samym opowiadały, także można sobie gdzieś tam w przestrzeniach internetu znaleźć, nie jestem z tego dumna, to co bym powiedziała, ale mam nadzieję, że jeszcze nie wróci, ja będę się trzymać tej diety, dla mnie jest rewelacyjna, powiem Wam, że ja jestem od kilku miesięcy cały czas na pierwszej diecie, na pierwszej misji, nie przeszłam dalej, tak? Bo mi te efekty, że tak powiem, starczają, ja się bardzo dobrze z tym czuję, także to też jest fajne, że nie trzeba przechodzić, jeżeli się nie chce. Jeżeli masz upatrzone, że chcesz 2-3 kilo mniej i w przeciągu miesiąca czy 2 miesięcy na tej misji pierwszej to ci się uda zrobić, to możesz po prostu na tym zostać, tak? Nie musisz iść dalej. Chyba, że chcesz. To też jest, chcesz, możesz, nie chcesz, nie musisz. Nikt cię tutaj do niczego nie zmusza.
a spróbować warto, bo no właśnie. To jest naprawdę spektakularne, bo da nam takiego kopa na początek, nie? To jest naprawdę bardzo fajne, że tak jak u mnie waga stała cały czas w miejscu, obwody stały w miejscu, co bym nie robiła, to po prostu była jedna wielka masakra i nawet już mi się nie chciało stawać, że tak powiem, na wagę, bo widziałam później, tak? No to się odechciewało cokolwiek i jedyne co, no to trzeba było wziąć batonika, do kawy dolać cukru, tak? Żeby lepiej się poczuć, żeby było przyjemniej, a tutaj właśnie nie ma. To jest najfajniejsze dla mnie, że nie ma tutaj łaknienia tych słodyczy i tych właśnie zachciewajek, nie? Bo to naprawdę dużo daje przy diecie, nie? Jeżeli mamy tego sporo w ciągu dnia, no to te kilogramy zaczynają nam się odkładać, jakby nie było, tak? No. Także zapytam jeszcze raz, bo nie wiem, czy pytałam, czy nie pytałam, bo mam chyba dzisiaj słowotok jakiś przy piątku. Czy macie jakieś pytania? Czy chciałybyście, żebyśmy na coś Wam odpowiedziały odnośnie tej diety, bez diety? Co zrobić, żeby ją mieć, żeby dostać informację? No to jest napisane w komentarzu. Odezwijcie się do mnie, odezwijcie się do Edyty na Messenger. Damy Wam dostęp do misji pierwszej za 197 zł, a to naprawdę nie jest ogromny koszt. Jak sobie policzycie, ile rzeczy zbędnych kupujecie w miesiącu, to na pewno to jest 2-3 razy więcej, tak? Głupia torebka, głupia bluzka, którą mamy nadto, nie wiemy, czy będziemy kiedyś ją nosić, czy nie. A tutaj możemy dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego samopoczucia zrobić coś fajnego, tak? Także... No od Was zależy, czy zrobicie ten pierwszy krok. Pierwszy zawsze wiecie, najgorszy jest, tak? Najgorsze jest podjęcie decyzji. To się zawsze mówi, nie? Jak już się podejmie decyzję, weźmie się cel swój do ręki, no to wtedy już jest łatwo. Co, Edytka, dodasz? Czekamy na pytania. Jeżeli ktoś ma, to zaraz odpowiemy. Coś chcesz dopowiedzieć? Wiecie, bo... No ja co ja chcę powiedzieć, bo ja jestem całe życie no szczupła, może nawet trochę bardziej niż szczupła i nie mam problemu z tym. No ja nie mam, no niestety chyba w drugą stronę, ale powiem Wam, że ja sobie rozpoczęłam tą dietę po to, że bo ja mam no wrażliwy bardzo żołądek i już kiedyś miałam wrzody. Miałam takie dolegliwości różnego rodzaju. W ogóle nie mogę też mnóstwa rzeczy jeść, nie mogę się obżerać też jakimiś tam fast foodami czy słodyczami, bo po prostu mam, mnie pobolewa gdzieś tam. No to mam jakieś tam wzdęcia i cuda się dzieją. I ja sobie tą dietę, znaczy tą misję pierwszą rozpoczęłam po to, żeby po prostu oczyścić organizm, żeby sobie pozbyć się tych dolegliwości. I to dla mnie to jest w ogóle jakiś taki szok, że faktycznie, powiem Wam tak, cera w ogóle, cera mi się, oprócz tego, że stosuję kosmetyki rewelacyjne, nie? To, i nie chodzę do kosmetyczki rzadko, ale cera mi się poprawiła bardzo i skóra w ogóle, ogólnie stan skóry chyba... Może nie to, że sylwetka, ale gdzieś tam właśnie nie mam tych wzdęć, ta woda nie stoi, no bo no, ja już jestem taką starszą panią, to wiadomo, że gdzieś tam jakieś tam takie problemy mogą wystąpić, ale no, jak dla mnie stan chlorofil, a probiotyk to już w ogóle, probiotyk w ogóle jest bezpieczny dla dzieci tak samo, i dla kobiet w ciąży, także tutaj takiego, powiem Wam, nie znajdzie się w aptece, naprawdę się nie znajdzie, bo to jest 9 miliardów bakterii i on jest w oleju, więc nie powoduje tych takich, czasami kapsułki, takie rozpieranie powodują w żołądku, jakieś tam takie dolegliwości dyspeptyczne, a poza tym mnóstwo probiotyków w aptekach nie ma badań, naprawdę mnóstwo. Nie wiadomo, jakiego rodzaju tam są bakterie. A ten... Miejsce, gdzie są, nie? A tutaj... Zobacz. No, nie mogę nic zdradzić więcej. Ale powiem tak, że to oprócz probiotyku jeszcze ma takie... Nie będę Was zanudzać jakimiś...
oprócz tego jest mnóstwo tych szczepów, no, dlatego, bo nigdy nie wiemy, co zgubiłaś mnie. No to może ja coś tak ruszałam. To może u mnie w domu coś ktoś szumiał. Dobra, jest teraz? Tylko powiem, że to jest probiotyk z trzy zdania dotyczy probiotyk z prebiotykiem. Prebiotyk, czyli zapobiega nam nażaniu się złych bakterii i prebiotyk, probiotyk powoduje to, że no te jelita działają w prawidłowy sposób, tam przeciwbakteryjnie w ogóle, no działanie jest takie, że po co my bierzemy do antybiotyku na przykład? Po co bierzemy w ogóle probiotyki? No to praktycznie, nie wiem, wszyscy ludzie wiedzą, osłonę, proszę osłonę, nie? W aptece się. No osłona po prostu, osłona jelit. No i wracamy do punktu wyjścia, czyli jelita są najważniejsze. I od tego się zaczyna. Jeżeli my sobie je oczyścimy, ruszymy w prawidłowy sposób, zasiedlone będą tymi dobrymi bakteriami, to nam ta waga zacznie spadać albo po prostu ona zostanie w takim miejscu, w jakim ma zostać i dodatkowo te wskazówki od dietetyka i to jest wszystko. Więcej nie potrzebujecie, żadnych diet pudełkowych, bo nie wiem, no nie wszystkich stać na te diety pudełkowe, a to jest jakaś w ogóle, no powiem Wam szczerze, że ja się przyglądałam, no mam znajomą, która uwielbia te diety pudełkowe. W Gdańsku jej to przywożą, nie? I ona na tych dietach jest zachwycona. Ale coś mi się zdaje, że to bardziej jej się nie chce po prostu nic robić, nie? Nie będę nic mówić. A, jeszcze mnie usłyszy i mnie tutaj. No tutaj no pewnie ma, tylko ileż możesz tą dietę kupować? Przestaniesz kupować, to z powrotem ci ta waga skoczy do góry, nie? No i tyle. A tu chodzi o to, żeby to utrzymać, nie? Podsumujmy sobie i tyle, co? Myślę, że na dzisiaj wystarczy wiedzy. Tak, idziemy robić ciasto, idziemy robić sernik. Ja jeszcze nie, ja nic nie zrobiłam. To podsumowując. Misja pierwsza, czyli do rozpoczęcia, do takiego rozbujania i przygotowania organizmu, pokazuje, uwaga, to są te dwa produkty, pokażę tutaj w jedno miejsce, w drugie miejsce. Chlorofil, starcza misja na miesiąc, chlorofil i probiotyki. 197 zł to jest cena nasza, tak? My dzięki temu, że jesteście tutaj z nami, dostajecie ten bonus, że zapłacicie mniej, jeżeli się zdecydujecie, tylko musicie się po prostu do nas odezwać, tak? To jest najistotniejsze. Bez tego nic się, że tak powiem, nie zrobi, także na Messenger zapraszamy do kontaktu. I też jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to też dajcie znać, to też tutaj nie ma najmniejszego problemu, tutaj nie ma nic do ukrycia, nic się nie schowa. Mamy dodatkowo kod unikalny, tak jak mówiłam wcześniej, do wewnętrznej strony dietfree.pl, gdzie są dodatkowe, że tak powiem, i pokazane są produkty, i pokazane są przykładowe śniadania, obiady, kolacje. Jeżeli nie będziecie mieć pomysłu, to wystarczy tam sobie zajrzeć i spokojnie jesteście w stanie sobie coś ogarnąć. Ale fajne jest to, że to, co mamy w lodówce, spokojnie możemy wykorzystać. Mamy też tutaj grupę na Facebooku, która jest właśnie po to, żeby się wspierać. Także to też jest dodatkowe, że tak powiem, do tej misji jak najbardziej. Tam jest ponad 7 tysięcy członków, także to jest po prostu... Tak, i taka motywacja. I tam zobaczycie efekty. No. Tak. Efekty. Każdy ma swoje, nie? No, właśnie. I to jest właśnie to, tak? Także no to są właśnie takie fajne rzeczy. Tam na stronie można sobie pobrać kartę postępu, tam można sobie wpisywać obwody tygodniowe, można sobie wpisywać wagę, którą mamy, tak? Czyli z tygodnia na tydzień widzimy progres, tak? Gdzie nam się co pozmieniało. Możemy sobie pobrać karty ustalania celów, no i sprawdzać te efekty, tak? Jeżeli sobie ustalimy dany cel. Także myślę, że tutaj naprawdę jest sporo tego wszystkiego,
I jak najbardziej każdy, kto chciałby albo się lepiej poczuć, albo ruszyć swój metabolizm do przodu, tak, bo widzi, że coś tam zaczyna się dziać, albo schudnąć przed wakacjami kilka kilogramów, wysmuklić się, zgubić wodę, tak, która gdzieś tam nam się w organizmie zatrzymuje, no to słuchajcie, to jedyna niepowtarzalna okazja, informacja na priv, na Messenger do mnie, do Edyty i, że tak powiem, działamy, tak, jak najbardziej jesteśmy tutaj po to zrobiłyśmy to spotkanie, żeby coraz więcej osób wiedziało, że są takie możliwości, że jest dużo, dużo fajnych rzeczy, które możemy wykorzystać. No ja mam 5 kilo mniej w przeciągu kilku miesięcy, nie katując się dietami i nie chodząc nadmiernie na siłownię, także no to już, że tak powiem, coś daje. Fajne jest właśnie to, że nie jem słodyczy, tak, w nadmiarze. To jest dla mnie po prostu mega wyczyn, bo ja nie mogłam się powstrzymać. Cześć Madziu, dzięki, że jesteś. Poproszę falę serc, jeżeli jesteście, bo to dla nas też jest mega istotne, no bo daje nam powera, tak? Nie będziemy pić tutaj energetyków, wy nam dajcie trochę energii, tak, na ten wieczór. Pytam jeszcze raz, ostatni, czy mamy jakieś pytania? Nie wiem, czy Edytka chcesz jeszcze coś dopowiedzieć? To poczekamy jeszcze moment i będziemy się żegnać. Dajcie znać, czy w ogóle fajnie, myślę, się podobało, czy to temat zainteresował. No, może jeszcze kiedyś coś wspomnimy. Ja mam mnóstwo takich przykładów związanych z diet free i takich właśnie począwszy od mam, bo szczególnie to właśnie mamy jakoś tak mnie zahaczają o to, po właśnie takie osoby starsze, i też panów tak samo, bo panowie tak, no też z tego brzuszka czasami przeszkadza im ten brzuszek, nie? I tutaj też właśnie, mam kilku takich. Właśnie, tak, ładnego ciała przed tym, ale właśnie są osoby, które na przykład po ciąży chciałyby wrócić do formy, tak, a nie bardzo mogą mocno restrykcyjną dietę, bo na przykład karmią piersią albo coś tutaj takiego jest, no to też jest właśnie dla nich, tak? Tak jak mówisz dokładnie. No. Tak. To właśnie to jest fajne, że tutaj. Tak, że tutaj właśnie to jest bezpieczne też, tak jak mówiłam, probiotyk jest bezpieczny dla dzieci, dla mam karmiących. Nawet wiem, że dziewczyny w ciąży biorą, mimo że tam dokładnie nie jest opisane, że jest napisane, ale wiem, że biorą. To no bo wiadomo, to jest jako suplement, więc to nie jest lek, więc nie może być ja tam też, ale tak. Ja takiej informacji, powiem, ale... No ja też jeszcze powiem, że te kropelki, ten probiotyk, coś mi tutaj skończyło mi się live na Facebooku, na prywatnym. Zobaczymy, czy mi się połączy, coś rozłączyło. W każdym razie mój syn ma bardzo... Nie słyszę cię, Monika. Nie słychać cię w ogóle. No widzisz. Teraz? Lepiej? No. Lepiej. Słychać mnie teraz? Teraz mi słychać? Ja cię słyszę. No to w takim razie... Mój syn ma 7 lat i od czasu do czasu taką bardzo, bardzo suchą skórę i od czasu, kiedy właśnie dostaję te probiotyki, skóra mu się poprawiła, tak? Także to też jest fajne, bo działa nie tylko na jelita, na wewnątrz. Tak, wiesz, tak jak ty mówisz o tym, faktycznie to jest tak, że na skórę, ale te probiotyki, to jeszcze mi dzisiaj usłyszałam, to mi powiedział pan, że on bierze probiotyk 1,5 miesiąca i nie ma problemu z hemoroidami. Wiecie, to jest, on uważa, że to od tego, bo za każdym razem i to takie pękające i naprawdę, i to jest może dziwne, ale faktycznie jak ma usprawnione te jelita, jak tam wszystko działa tak jak trzeba, jest przepływ, no to być może i racja z tym, że w ogóle zupełnie inaczej też chlorofil też chyba teraz zaczął brać a wiem, że to jest bardzo duży problem, te hemoroidy, nie? No i to po ciąży na przykład kobiety też, nie? Też mają takie problemy. No to wszystko związane właśnie ze złą przemianą materii. Czyli wracamy do tego, że potrzebujemy tego oczyszczenia, potrzebujemy zdrowych jelit, do wszystkiego praktycznie, żeby nie mieć dolegliwości po prostu.
różnego rodzaju, od, począwszy od cery, od hemoroidów. Ładna sylwetka jest nam potrzebna, potrzebna jest nam do tego, żeby patrzeć w lustro z uśmiechem, więc i przeciwdepresyjnie tak samo to zadziała, nie? Cały organizm, holistycznie, podejście holistyczne. No to dobra, pytań nie ma, słuchaj, no bo my się tak żegnamy i żegnamy. Mam nadzieję, że temat Wam się spodobał. Jeżeli chcecie mieć dostęp do rabatu na tą misję pierwszą, jeszcze tak powiem raz, bo może się tutaj nam osoby zmieniły, które nas oglądają. Misja, czyli zestaw dwóch suplementów, pokazuję. Tutaj pokazuję chlorofil i probiotyki. To jest misja na jeden miesiąc. 197 zł, tak? Macie tutaj od nas bonus, jeżeli się do nas odezwiecie, ta cena Was będzie obowiązywać, także to jest naprawdę mega, mega fajne, bo możecie właśnie wykorzystać to wszystko, o czym powiedziałyśmy i wypróbować na sobie, tak? Także zapraszam do kontaktu właśnie na Messengera, tak? Czy do mnie, czy do Edytki. Tak. I myślę, Edytka, ostatnie trzy słowa i kończymy, nie? Ja tu chciałam przywitać tutaj Ewelinę, która widziała moją siostrę i jej efekty i myślę, żeby chyba poświadczyła, że ta dieta faktycznie działa. Mam nadzieję, że mi tutaj też pośle serduszko jedno chociaż. No właśnie, tak? To jest macham do ciebie. Mamy sporo osób, które mają tego typu właśnie efekty. No to dobra, słuchajcie, to bardzo dziękuję za to, że spędziłyście z nami te 56 minut, tak, z różnymi perturbacjami. Wow! Ja to mam zawsze problemy. Tak, miało być krótko, ale jest trochę dłużej, ale merytorycznie, tak, i mega, mega wiedzy. Mam nadzieję, że osoby, które z nami tutaj były, skorzystały i że nie mają poczucia straconego czasu, tak? Także myślę, że z nami zawsze jest fajnie i myślę, że częściej będziemy się spotykać. Dajcie znać, czy chcecie. Tak, ja Wam życzę. Tak, ja Wam życzę w ogóle zdrowych świąt, zdrowych i takich pogodnych i wcinajcie ciasta i wszystko, a potem zgłaszajcie się do nas i zaczynamy ostro, znaczy no nie ostro, no spokojnie, bez stresu, zaczynamy. Także zapraszamy do Moniki i do mnie. Wszystkiego dobrego. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Święta Wielkiej Nocy. Tak, trzymajcie się. Pa, Edytko, dzięki, że byłaś. I do usłyszenia. Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.